Cześć! Witam wszystkich na moim kanale. Widzimy się tutaj nie bez powodu, ponieważ normalnie możecie, pewnie większość z Was w dniu dzisiejszym jest tutaj, ponieważ znacie mnie z kanału Legozaur, gdzie zajmuję się klockami Lego, szeroko pojętymi. Jednak od pewnego czasu założyłem kanał Lego Grał. Wiecie, Legozaur w Lego Grał, czyli kanał, gdzie zajmujemy się grami o tematyce właśnie Lego. No i tutaj, kochani, jako pierwszą grę wybrałem sobie grę, w którą jakby grałem jeszcze w dzieciństwie, chociaż to zbyt mocno powiedziane. Chodzi mi tutaj o grę, no bardziej w nastolactwie, można by rzec, Lego Star Wars Complete Saga, przy czym musicie wiedzieć, że ja grałem tylko w epizody 4, 6, w 1, 3 jeszcze nie. Nie tracimy jednak czasu, grę, kochani, kupiłem sobie na Gogu i na tym Gogu w całkiem fajnej cenie w grę będziemy sobie oczywiście grali. Klikamy sobie tutaj graj. I, kochani, będziemy grać, będziemy przechodzić, będzie cudownie. Także, kochani, klikamy sobie play, tak jak mówiłem, musicie wiedzieć, grę grałem w dzieciństwie, natomiast nie grałem w epizody 1-3. I teraz będziemy sobie te epizody 1-3 tak naprawdę głównie przechodzić, oczywiście z czasem będziemy przechodzić również kolejne. Ciekawe jestem, na ile tą grę pamiętam. No, taki trochę żarcik, bo ja już na tym drugim kanale grałem w tę grę, jak widzicie, mam 13 minut nabite. O, trochę to oszukane, to czas, bo na... Jawnie tam widzimy na Gogu, że było półtorej godziny już, ale to jest inna historia. W grze, bo trochę oczywiście o niej powiem, możemy demolować bardzo dużo rzeczy, możemy też zaczepiać ludzi w barze. Mamy naprawdę pełno tutaj znajdziek, ale o tym wszystkim będziemy mieli czas się opowiadać. W wielu miejscach możemy użyć moc. Wszystko, kochani, będzie po kolei. Mamy tu taki tajemniczy tryb, o którym nie pamiętam, do czego on służy. Oprócz tego mamy epizody 1, 2, 3, 4, 5 i oczywiście powrót Jedi 6, czyli w klasycznej sadze. I taki znak zapytania. Te wszystkie znaki zapytania, inne elementy będziemy w trakcie gry odgrywać, oczywiście przechodzić. Niemniej w dniu dzisiejszym idziemy sobie spokojnie do The Phantom Menace. Na starcie, żeby rozgrać rączki, zbudujemy sobie... Tak jest, tutaj... O! Mozaikę z artu i pozbieramy sobie monetki, ponieważ te monetki, ja pamiętam, są bardzo ważne, zanim się kupuje ważne rzeczy. Ale o tym też, no, ja już mówiłem później. Niemniej warto naprawdę je wszystkie zbierać. Mamy epizody, każdy z 6 epizodów podzielony jest dodatkowo na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 podepizodów i także znak zapytania, który gdzieś tam, jak przejdziemy, wszystko sobie odkryjemy. Oczywiście zgodnie z sagą przechodzimy do pierwszego etapu, a jeszcze kosz rozwalę, bo jakiś tworek wyleciał słodki. Negotiations. Mamy tu 3 tryby, story, free play oraz challenge, czyli wiadomo, story, czyli historia tak jak się działa w filmie, free play, czyli możemy w dowolnym momencie wrócić z postaciami, dowolnie przez nas wybranymi, oczywiście tymi, które już odblokowaliśmy do tego levelu, ponieważ to też jest ważne, ale o tym zaraz Wam po prostu opowiem, pokażę, bo nie wszystkie jakby znajdźki, rzeczy możemy tak naprawdę przejść wszystkimi postaciami, znaczy na niektóre potrzebujemy na przykład innym droidem czy kimś takim. Napisy oczywiście stricte humorystyczne, to nie jest dokładny przekaz tego, co było w grze. Niemniej nie pomijam tego, no boję się trochę, jak wcisnę Enter, pominę to i pierwszy filmik, ale chyba nie, chyba tak nie było, po prostu pominąłbym napisy. Ciekawostką jest to, że gra w grze nie pada ani jedno słowo, także nawet kupując angielską wersję na tym Gogu, spokojnie możecie sobie grać, bo nie pada jedno słowo, a te wstępy, które tu widzimy, nie są aż tak ważne, prawda? No. Każdy, kto oglądał sagę, już wie, co zaraz się stanie. Chociaż przypuszczam, że większość z Was jest w wieku, że jak ta gra wychodziła 2004 rok, was na świecie nie było. No, niemniej myślę, że sagę oglądaliście. No, głupio by było nie. No, tu jeszcze kulturka. Miło robocik nas wida. Kakałkiem. No i tu niestety... Piu, 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 piu. No i gra mimo wszystko brutalność ma mocno umowną. No i my tu z Obi-Wanem się budzimy. Oczywiście w każdym momencie możemy się zmienić z drugą postacią. Czasem wchodzimy w inne postacie. W grze nie brakuje humorku, patrzcie. Użyłem mocy na nich. I nie tylko się pośmialiśmy. Wypadła mi jeszcze kupa monetek. Te monetki, które z tego wypadają, warto szybko zbierać, ponieważ one po pewnym czasie znikają. Mają monetki stałe, które nie znikają, natomiast mamy też niestałe, które właśnie znikają. Serduszka są po to, że możemy nadrobić zdrowie, gdy go trochę stracimy. Dodatkowo, oprócz tego, że tam się pośmialiśmy, możemy te krzesła jeszcze mocą
rozwalić. Jak widzicie, u góry mamy taki złoty pasek i jak on się napełni monetkami odpowiednią ilością, to odblokujemy tryb True Jedi. Cokolwiek to znaczy, wybaczcie, ja nie pamiętam, wygrałem tą grę bardzo dawno temu. Zaczynamy show. Strzały możemy odbijać, możemy ich masakrować. No, Qui-Gon. O. Tak jest. Pełno mamy tu mocy właśnie, z których możemy korzystać, w sensie rzeczy, które możemy złożyć na przykład mocą. I naprawdę opłaca się to, kochanie, robić. Tak jak mówiłem, warto do gry wrócić innymi postaciami. Na przykład tu wejdziemy tylko droidem. I tu mamy odpowiednie znajdźki, ale tylko droidem. Dlatego tak jak mówiłem, warto na przykład następnym razem odpalić sobie grę kimś z mieczem świetnym do walki oraz droidem. Mamy miejsca, gdzie nie potrzebujemy nikogo, ale na przykład... O, możemy to szukać mocą. I tutaj na przykład używając mocy... O, odblokowaliśmy pełno niebieskich monetek. Musicie wiedzieć, hierarchia monetek jest taka, że najważniejsze są... Aj... Złożysz to z tej odległości? Nie złożysz to z tej odległości. Najważniejsze są niebieskie, najbardziej wartościowe. Później są złote i na końcu są srebrne. Widzicie, tu oprócz tego, że złożyliśmy, wyskoczyła nam pełno monetek, to jeszcze wyskakuje nam za złożenie samo i tu się sięgamy. Dobra, jedziemy dalej. No, dużo momentów tu w grze nie było. Przepraszam, w filmie, szczególnie tych humorystycznych, ale patrzcie, tu mamy monetek do zdobycia jeszcze. Mimo wszystko, nawet jak zbieramy tryb True Jedi, warto je dalej zbierać. Oj! Bo, mówię, to są pieniążki, które później mamy do wydania w kantynie, wiecie. O, mam też taką kulkę, Power Up, która nie mam pojęcia, co ona tak naprawdę daje. I mnie to bardzo ciekawi. Chyba tego nie byłoby, wiecie, musicie brać pod uwagę to, że... O, tu poszedłem znowu trypiem. Musicie brać pod uwagę to, że... tak naprawdę ta gra ma no 8-12 lat spokojnie. Co ja mówię, 14 już, o tu, a tu potrzebujemy być. Więc wiecie, tak naprawdę wyszło dużo łatek, patchy i tak dalej i dodatków, mimo wszystko do tej gry, które z naturalnych względów w 2004, jak ona wyszła, nie istnieje. Czasem możemy się też zmienić w napotkaną postać. Oczywiście jest to tylko w momentach, kiedy musimy to zrobić. Gdy na przykład, wiadomo, nie możemy wejść do tej gry, bo fabularnie nie było tu Artu ani Trypia. Oni się w ogóle później pojawili. O, czasem nie wiadomo, co zrobić, ale gdy otworzymy wszystko, co się da, wyskakuje nam to, gdzie to składamy. Kolejne monetki i będę odpowiadał już. I jeszcze sekundka. Bach, to zajął mi ulubiony cios. I mamy True Jedi, cokolwiek to, kochanie, nie znaczy. Ja levelę będę przychodził na 100%, także spokojnie, wszyscy ciekawcy uspokajam, będzie to gdzieś tam pokazane. No, przechodzimy. O, tu jak widzicie, mam też coś takiego, po lewej u góry. Aj, nie zebraliśmy tego. To jest też ważne, bo za to mamy na przykład, możemy sobie zebrać jakieś stateczki, różnego rodzaju klocuszki dostajemy, z których składa się cały stateczek. Dodatkowo, bardzo często w grze warto zwrócić drugą osobą. Grać, w sensie wiecie, grać w trybie no multiplayer tak jakby. Już mówię wam dlaczego. Ponieważ, na przykład, tu u góry widzicie, mamy coś takiego, gdzie może wejść chyba tylko Artu. Ale na przykład mamy też coś takiego, gdzie tu wkładamy, o, cokolwiek to dało, co to dało. Nie mam pojęcia dlatego, co to dało. O, dokładnie, Artu. O, i ten, do tego nie skoczymy. Natomiast nieważne, na przykład mam chodzi o to, że na przykład tu sobie ustawiamy klocek na klocku. O. I w tym momencie my skakujemy tu i zmieniamy się druga postać, którą byśmy grali. O, tutaj jest odległości się nie zmienimy w tą drugą postać. Ale ta druga postać by nas spokojnie mogła wziąć i w tym momencie mocą podrzucić, więc nawet czasem warto wrócić tu dwie osoby. A, nie doskoczę. Nie wiem, czy ja moją dziewczynę mówię, żebyśmy w to grali dwie osoby. Bardzo wątpię, bo ona nie trawi Gwiezdnych Wojen. O, kolejny mocny bonus. Ale może się uda. O, i jeszcze te droideki. Bardzo groźne droideki. Całość tutaj, jak widzicie, jest grą fajną, nie pozbawioną humorku. Oczywiście utrzymaną w kanonach sagi. Idziemy zabić droideki. Na szczęście możemy odbijać ich.
Nie pytajcie mnie, co tu się robi, bo ja już to grałem, ale kurde, nie pamiętam. O, coś powinno zrobić, a nie robi, o. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tu chodzi, ale na przykład możemy sobie tu jeszcze użyć mocy na tym. I coś się tu dzieje. Ja mówię, będę to maksował, spokojnie. Tutaj tego przesunąć nie możemy. Nie mam pojęcia, ale możemy na przykład to zniszczyć. Znajdziek! Mamy tu naprawdę odniku. O, jak widzicie, na takim złotej monecie nawet coś tam innego znalazłem. No czad. Nawet nie wiedziałem, że tak się da. O, zebraliśmy jeszcze jedną. 44 tysiące. Nie mam pojęcia, co to tu robi tak naprawdę. Dodatkowo patrzcie, mamy tutaj też wiele innych momentów. O, możemy sobie tu... Nie. Teraz to. To. O. Ta. Nie, tu wróć. Bo na przykład patrzcie, tu możemy to przesunąć, tu możemy to przesunąć. I teraz tam u góry się coś dzieje magicznego, gdzie niestety nie doskoczymy z tej odległości i tego białego nie zbierzemy. No cóż, trudno się mówi, kochani. Wymaksujemy sobie to później. O, na szczęście Al jest tak mądre w tej grze, że nawet jak gramy z komputerem jako drugą osobą grającą, ona spokojnie jest na tyle inteligentna, że wie, o co chodzi w grze. I patrzcie, sam wpadł na to, że musi to doskoczyć. Otwieramy teraz drzwi do naszego droida. I jesteśmy już na końcu wersji planszy. Szkoda by było zginąć, prawda? A, uda się bez zginięcia. A, udało się bez zginięcia, kochanieńcy, przejść tą planszę. Czad, super, tu jeszcze na finiszu. Jak widzicie, plansze są fajne, króciutkie, jest to rozrywka, nawet jeśli macie tylko kilka minut, prawda, dostępnych w życiu, spokojnie można sobie wejść do gry i te kilka minut jej poświęcić. Oczywiście w grze jest setki znajdziek, jak nie tysiące, więc naprawdę warto do niej wracać i zajmie nam to godziny, nim ją w całości sobie przejdziemy, tak? Ale warto mi się oglądać mój kanał, także zapraszam was na kolejne odcinki na moim kanale, gdzie będziemy sobie przechodzić i maksować w tą grę. Także, kochanieńcy, będzie co oglądać. Tymczasem zmierzamy na Naboo, gdzie, jak wiadomo, co się będzie dalej działo, ale nie spoilerujmy, wkrótce też będę maksował te levele, ale to spokojnie, zaraz też zobaczymy, no, lecimy na Naboo, zaraz też zobaczymy, co zdobyliśmy w tej planszy, dowiecie się, jak naprawdę dużo tu znajdzie, mamy, o, level 3, play unlocked, complete level, czyli mamy, o, tyle postaci też mamy, tak ile znaków zapytania i mamy, mówię, odblokowany tryb wolnej gry, czyli możemy wrócić do wolnymi postaciami, o ile oczywiście je mamy, póki co mamy droida protokolarnego, a nie mamy na przykład artu, a później będą jeszcze inne małe rzeczy potrzebne, także naprawdę każdą planszę trzeba przechodzić kilka razy, żeby coś z tego, kochanieńcy, było. Tyle pieniążków uzbieraliśmy sobie w tej planszy. Mamy złotych, aż 160 do zdobycia. Tylko dwa! Wow, zatrudzone za coś. Patrzcie, ile mamy znajdziek do zdobycia. Naprawdę setki godzin w grze. Continue story, nie. Mos Eisley Cantina sobie wybierzemy. I teraz na przykład nam odblokowali wszystkie możliwe epizody, już jak widzieliście u dołu. Czyli na przykład nie musimy sobie teraz przechodzić drugiego, możemy sobie przejść na przykład na trzeci epizod, nie ma z tym problemów. I to jest też spoko, bo na przykład nie każdy lubi drugą część, w sensie, no, to jest też spoko. Jak widzicie, teraz sobie wracamy do kantyny, mamy wszystkie, a nie, przepraszam, tylko drugi odblokowany, ale za was skomałem. Za to, że to mnie rozścieczyła gra tym motywem, myślałem, że będę mógł wszystko. No, zróbmy rozróbę w barze. No, rozróbę. Tak jest. I rozróba. Wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się wkrótce, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach z serii LEGO Grał w LEGO Star Wars Complete Saga. Co to, już nikt się nie chce bić? Dzięki, do zobaczenia wkrótce.